Dzień dobry, dzisiaj mamy wtorek. Jesteśmy już w Norwegii. Stanęliśmy sobie w miejscowości Spondvika na wyspie Kjoja. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale jest tutaj fajny port rybacki, dużo, dużo łódek. Noc bardzo spokojna. Znaleźliśmy parking zaraz przy porcie, przy marinie. Możemy tutaj stać ile? 3 dni? 3 dni. 3 dni za darmo, a później jest kara. Chyba że właściciel wyrazi zgodę, jeśli się nie mylę. Jest tu gdzieś w okolicy zamek? Daleko zamek, na Google wypatrzyłem i... Znaczy ruiny zamku. Ruiny zamku i latarnie morskie. Zaraz wam trochę opowiem o tym, ale to pewnie zrobię tak, że rzucę lektora, bo historia tego miejsca jest całkiem ciekawa. W ogóle wyspa Kjoja, z tego co zdążyłam już wyczytać, wyłoniła się z morza, z oceanu w sumie 6,5 tysiąca lat przed naszą erą. Hałasy. Nie wiem czy to widzicie. O. A połączyła się z lądem 1200 lat przed naszą erą. Także jak widać, to miejsce już jest stare. No bo było slipowane. Tak. Co? Tak. Deszczyk zaczyna coś kropić. Pogoda już nas fajnie opuściła. No ale jak to Norwegia? W Norwegii w ciągu 5 minut możecie mieć 3 pory roku. Może i nawet 4. Jest fajnie. Spróbujemy znaleźć ten czy zamek. Pójdziemy tam na te ruiny? To jest kawał drogi. Tak? Jak będzie ten, to... Zobaczymy, jak będzie padać, to raczej nie pójdziemy, tylko wyruszymy już w stronę naszego pierwszego miejsca docelowego. A few moments later. Wybrałam się na spacer po lesie w Bellerinkach. Było takie troszkę strome podejście ze śliskimi skałami, ale co tam, damy radę. Na spontanie wszystko. Jaka tu jest cisza, jaki tu jest spokój. Zresztą chyba słyszycie, że jak ładnie ptaszki śpiewają. Nie wiem, patrzę na mapę, czy się w ogóle zbliżam do tego, ale wychodzi, że tak. Właśnie tak mniej więcej ten szlak wygląda. No, ciekawostka. To chyba tu. Wcześniej szłam w lewo, teraz idę w prawo. O Jezu, jak to pięknie. Wy jeszcze tego nie widzicie.
te widoki. A to dopiero początek. Och. Tutaj trzeba przyjechać i to zobaczyć na żywo. Podoba ci się? No, zajebiście. Dla mnie to jak na Solinie i kupa kamieni. Uwaga, teraz chwila prawdy. Kuźwa, podobno takie coś na kierak jest. Taki wielki krok i już. Nie wiem, czy ja się odważę. Jak będzie tak padać, to na pewno nie pójdziemy. Znaczy nie, będzie no. Będzie za ślisko. W sumie tak, bo tam jest jedno takie same podejście. Tu idziemy. Tam? Aha, no tak. Strome podejście po płaskim kamieniu praktycznie, ale ten kamień jest taki po skosie. O. No tu chyba przejdę. Ojej. Tomek też ma najlepsze obuwie do takich szlaków. Tak, Polak, najlepiej. Jeszcze reklamówki Biedronki mi brakuje. No tu chyba sobie darujemy. Droga do Nika. A kuku. Kuku, ścielu, babaziuku. Chyba wracamy się tym szlakiem, co żeśmy tu przyszli. Nie znam ani dnia, ani godziny, kiedy mnie znowu porwie na takie wędrówki. Dziewczyny zostały w kamperze i chyba pożałują tego, jak zobaczą zdjęcia. Deszczu się przestraszyło. Jak to było? Mech rośnie od północy, tak? Z każdej strony. A to wygląda, te kamienie obrośnięte. Trole. Nie trole. Drużyna Pierścienia, tam były takie. No w sumie też tam były takie. To były też trole, które się kamuflowały. Czy widzicie, ale to jest most, przez który się przejeżdża pomiędzy Norwegią a Szwecją. To jest most Svinesund. Zobaczcie te domki tam w ukryciu. Jest w ogóle piękne. Ta budowla od nich jest cudowna, taka jednolita. I od razu inny klimacik. A tam stoją dwa chłopy. Jeden w klapkach, drugi w bluzie. To jest ta ścieżka, o której mówiłam. Dosyć śliskie korzenie. Wymieszane z kamyczkami. O Jezu. Sama sobie spuściłam deszcz na głowę. Jeszcze trzeba uważać, szczególnie jak się ma takie cudowne obuwie.
Tam stoi nasz kamperek. Jest tutaj też taki plac zabaw. Tam widać kolejną przystań. No także jest pięknie. Jesteśmy koło salonu Detlefs i jest tutaj możliwość opróżnienia kasety z toalety, zrzutu szarej wody i nalania czystej. A tutaj taka ciekawostka, za tą ruletkę się wrzuca kasetę od kota. Kosztuje to, nie wiem, prawdopodobnie 29 koron, chociaż myśmy tego nie korzystaliśmy z tego. Tak, 29 koron, o, tutaj widzicie. Wrzucacie tam sobie kasetkę, no i to urządzenie całe wymywa w środku całą, opróżnia kasetę i myje ją w środku. A tutaj takie standardowe do opłukania rąk, do zrzutu normalnej kasety. A jak chcecie wodę napełnić, to właśnie tam gdzie nasz kamper stoi. Nawet węgorza tutaj dali. No proszę. Bo tata nie dość, że nie wziął stolika i krzesełek, to jeszcze nie wziął węża do wody. Wiedziałam, że mam kupić tego z Biedronki składanego. Babusią mi zajadasz? Tak. Kradziej. Rady. Patrz tu. O, proszę. Uduszę cię. Ja się czekam. O,
proszę. Co to jest? Patrz, dzwonki mają. Postanowiłyśmy z Tysią iść na Kierak Bolten. Pan powiedział, że troszeczkę za późno, bo jest deszczyk. Ale my się nie podajemy. O matko. Czekaj, to po tym się idzie.